Stoda posługi kapłańskiej stanowi ofiarę mszy świętej. Przez nią kapłani wraz ze zgromadzonym ludem składają dzień czynienia Ojcu za miłość Syna Bożego, ukrytego pod postaciami chleba i wina. Możliwość, Panie, po ziemi, weź mi dary, wspólna agapa, teraz już z neoprezbiterami, to nie tylko posiłek i spotkanie z bliskimi. Jest to obraz Kościoła, gdzie wierni gromadzą się wokół Chrystusa, by cieszyć się Jego obecnością. W Licheniu wielki odpust, a my czytamy słowa pieśni pątników. Dzisiaj w Licheniu, między lasami, Matka króluje i mieszka z nami. W małym kościele, z łaskami skryta, każdego wzmacnia, gdy tu zawita. Tu leczy chorych, a zaś na duszy biednych grzeszników swą mocą kruszy. Jakże nie kochać tej naszej Pani? Jakże nie składać jej serca w dani? Najdroższa nasza Matko Królowo, przyjm to jedyne dziś od nas słowo. Słowo tak mocne, kochamy Ciebie, daj nam je śpiewać na wieki w niebie. Do licheńskiego sanktuarium przybywają ludzie z różnych krańców życia i doświadczenia, ale łączy ich wspólna modlitwa, łączy ich wiara. Spoglądają na nich symboliczne posągi, patrzą z postumentów kapłani z ich żarliwością posługi pańskiej. W tym sanktuarium ludzie nie tylko modlą się,
mogą także poznawać przeszłe i współczesne doświadczenia Kościoła, dzieje mariańskiej wspólnoty. Praca w Licheniu dla Marianów jest z jednej strony bardzo odpowiedzialna, trudna, ale jednocześnie bardzo radosna. Odpowiedzialna dlatego, że przyjeżdżają tutaj ludzie ze szczególnymi zapotrzebowaniami. Przywożą tutaj swoje problemy, troski i chcą mieć niejako odpowiedź w Słowie Bożym. A więc każdy z nas musi sobie zdawać z tego sprawę, aby w Słowie Bożym wyjść na spotkanie człowieka, jego problemów. Musi więc każdy być przygotowany, bo mówi się nie do ludzi określonych, na przykład człowieka ze wsi, czy górnika, czy świata robotniczego, ale przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski i z różnych diecezji, z różnych regionów, różnie przygotowani do tego pielgrzymowania i stąd też to przygotowanie musi być bardzo solidne. Drugim obszarem posługi to jest konfesjonał. Jest to po kilka godzin dziennie bardzo trudnej posługi, ponieważ przyjeżdżają tu często ludzie, którzy mówią, że latami nie byli u sakramentu pokuty i proszą, czy by ksiądz nie zechciał poświęcić więcej czasu. Proszą o indywidualną również rozmowę. Ta spowiedź odbywa się często, ten sakrament pokuty, nie tylko w konfesjonale, ale w rozmównicy, w klasztorze. Przyjeżdżają często ludzie z innych krajów, Polacy, zagubieni. Przyjeżdżają do swoich rodzin, dowiedzieli się o Licheniu, więc uważają, że tam się coś stanie w ich życiu dobrego. Stąd też w sakramencie pokuty, w tych rozmowach indywidualnych, bardzo takich intymnych, które my traktujemy jako po prostu sakrament pokuty, chociaż często ludzie proszą o rozmowę.